Czy w tej sytuacji masz prawo zaparkować pojazd bezpośrednio przed przejściem dla pieszych? Przed przejściem. No nie mamy takiego prawa, dlatego że musimy zostawić przed przejściem przynajmniej 10 metrów w takiej sytuacji. Przed przejściem nie. Jak byłyby tam dwa pasy, chociaż to, dobra, nie komplikujmy. Przed przejściem po prostu musimy Państwa... Pamiętacie te odległości? Do skrzyżowania 10 metrów przy zatrzymaniu, do przejazdu kolejowego 10, ale postój od pierwszego słupka do pierwszego słupka. Od przystanku 15 metrów, tak? Przed przejściem dla pieszych 10, za przejściem to zależy na jakiej drodze. Bo niekiedy, jak mamy drogę o dwukierunkową, o dwóch pasach ruchu, czyli po jednym dla każdego z kierunków, to również za przejściem 10 metrów, tak? Pamiętajcie to Państwo.